Słuchasz podcastu Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie, odcinek 151. W tym odcinku zapraszam Cię do posłuchania rozmowy z Olgą Blumczyńską. Olga brała udział w moim programie biznesowym, jest osobą artystyczną, kreatorką, reżyserką filmów o głębokim przekazie, a do programu przyszła razem z ogromną zmianą, która się dokonywała wtedy w jej życiu osobistym, a mianowicie była w ciąży. Czyli dosłownie i w przenośni rodziła się w niej nowa jakość do życia osobistego, do nowej roli i w życiu zawodowym. Jeśli tak jak Olga jesteś kobietą, która przechodzi właśnie transformującą, głęboką przemianę, głęboki taki okres przemiany w swoim życiu, to ta rozmowa z Tobą zarezonuje. Serdecznie zapraszam i z przyjemnością przedstawiam Ci tą utalentowaną reżyserkę Olgę Blumczyńską. Witam Cię w podcaście Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 8 lat prowadzę Agni Ajurweda. Pomagam kobietom skorzystać z Ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Przede wszystkim będę mówić o tym, jak Ajurweda służy na ścieżce zawodowej. Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantką Ajurwedy, marzysz o tym, żeby nią zostać, albo prowadzisz inny biznes, który chcesz zamienić w holistyczny biznes, czyli w biznes, który szanuję Twoje pięty achillesowe, którym wiesz, jak je chronić i doskonale wiesz, jakie masz asy w rękawie. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu, także w życiu zawodowym, wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą dzielić moją pasją i doświadczeniem z prowadzenia 8 lat firmy w tej przestrzeni. Firmy, która stała się 7-cyfrowym, holistycznym biznesem. Bardzo się cieszę, że spędzisz ten czas ze mną i starą, mądrą Ajurwedą. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Olga, i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Ja również dziękuję, że mogę dzisiaj z Tobą rozmawiać o programie Ajurweda Business Coaching. Powiedz proszę, kim jesteś i czym się zajmujesz? Jak to się w ogóle stało, że trafiłaś do tego programu? Ja zajmuję się od paru lat produkcją filmów, różnych nagrań audiowizualnych dla instytucji kultury głównie. Więc w skrócie można powiedzieć, że jestem etnografem i filmowcem, który właśnie realizuje się w obszarze kultury szeroko pojętej. No i jak można się domyślić, w warunkach polskich jest to takie ambitne przedsięwzięcie, tworzenie sztuki, filmów we współpracy właśnie z instytucjami kultury. Ze względów finansowych jest to bardzo trudne, bo te budżety nie są duże. No i wydaje mi się, że w pewnym momencie poczułam takie zmęczenie, że ja bardzo dużo daję z siebie. Daję swój talent, swoje zaangażowanie, bardzo dużo muszę się nauczyć, jak produkować te filmy, bo to wygląda tak, że praktycznie cała produkcja jest na moich barkach i dużo daję i ambicjonalnie jakby otrzymuję z powrotem też dużo, to znaczy mam sporo dumy z tego i gdzieś tam to mnie uszczęśliwia, ale finansowo jest to bardzo trudna działka. I po urodzeniu pierwszego dziecka, po właśnie gdzieś takim też ugruntowaniu się, zaczęłam pragnąć pieniędzy w swoim życiu i zaczęłam ich pragnąć po raz pierwszy. Musiało minąć 30 parę lat, zanim poczułam tęsknię za pieniędzmi po prostu. I wtedy wydarzył się ten summit biznesowy, ajurwedyjski i pamiętam, że jak taka oszołomiona chodziłam ze słuchawkami na uszach po lecie i można w ten sposób mówić o biznesie. Ja wiele razy myślałam, żeby się przebranżowić, żeby pójść bardziej w stronę marketingu, do takich rzeczy, których wiem, że byłabym nieszczęśliwa. Popróbowałam tego.
Ja tego naprawdę próbowałam, być naprawdę taką rozsądną osobą, która będzie robiła tam, gdzie są pieniądze. I kończyło się takim szybkim wypaleniem. Więc teraz robię to, co kocham, ale jest problem z pieniędzmi. Jak usłyszałam dużo kobiet mówiących o tym, że szanują siebie w biznesie, że gdzieś to ich działania przenika miłość, pasja, jakaś misja, która dla mnie jest bardzo ważna, ale jednocześnie one w tym wszystkim dbają o siebie i kształtują to tak, żeby im było dobrze, żeby te pieniądze były i żeby te interesy rozwijały się w zgodzie z nimi. No to zatęskniłam za takimi kobietami z kolei teraz, tym razem za kobietami i pomyślałam, że bardzo chciałabym wziąć udział w tym programie po to, żeby właśnie poszerzyć swoje horyzonty, ale właśnie gdzieś też w zgodzie ze sobą. Ale podróż co? No, tak, ta podróż trwa i czuję właściwie, że ten program tworzył jakiś proces i że tam jest bardzo, bardzo dużo jeszcze do zrobienia. No, tak to czuję na ten moment. Co dla ciebie jest najcenniejsze w naszych spotkaniach? One mają różne formuły, różnie przebiegają w zależności od tego, który to jest tydzień i jaki konkretny temat. Co jest najcenniejsze? Wydaje mi się to, że chyba dzielenie się sobą, dlatego że ja podczas programu zrozumiałam, że różne moje problemy mogą wynikać z tego, że nie doceniam siebie. To znaczy ta wartość, którą niosę ze sobą w ten świat filmu, etnografii, muzeów. Cały czas podchodzę, ja bym była jakimś, nie wiem, klientem, który tam może o coś prosi, coś by od nich chciał, tymczasem to oni mnie zatrudniają i w jakiś sposób mnie cenią. A ja zorientowałam się, że nie wymagam od nich na dzień dobry tego szacunku, tych zasobów, które są potrzebne, żebym ja w pracy z nimi mogła się rozwijać. I chyba to jest dla mnie najważniejsze w czasie tego programu, że jak to mówimy w tym programie, za rzadko zakładam tą koronę i czuję się tą królową swojego życia, która może decydować o sobie, o tym, z kim współpracuje i jakich klientów sobie dobiera, bo zdarzają się takie krótkie momenty w mojej karierze. Teraz na przykład mój film zdobył prestiżową nagrodę w Stanach na festiwalu antropologicznym. I teraz po prostu ile ja słyszę propozycji współpracy różnych ludzi, którzy się odzywają do mnie, którzy doceniają, ale bez tej nagrody robiłam tak samo dobrą robotę. I chyba w tym programie najbardziej dochodzi do mnie to, jak słyszę inne kobiety, które mówią o jakichś swoich lękach, o takim troszeczkę dokarmianiu tych demonów, tych naszych słabych stron i głodzeniu tych stron, które są piękne, dumne, pełne mocy. Więc to chyba do mnie tak najbardziej dociera w czasie tego programu, że to zaufanie do siebie, to wspieranie siebie, no, będzie dla mnie kluczowe w następnych miesiącach i latach, żebym ja mogła robić to, co robię właśnie z poszanowaniem siebie. To znaczy, żebym ja na dzień dobry czuła się twórcą, którego warto cenić. A jak ktoś tego nie może robić od początku, no to ja też muszę się wycofać. W sensie muszę mieć w sobie odwagę powiedzenia nie temu klientowi. Piękne to jest, co mówisz. Bo ostatnio się nawet zastanawiałam, że są takie osoby, w stosunku do których nawet nie przyszłoby ci do głowy, żeby zaproponować coś, żeby o coś prosić, żeby czegoś żądać. To jest bardzo jasna energia na wstępie tego, co jest możliwe. I ta energia płynie z tej osoby, a nie z otoczenia. To jest to, co ty mówisz. Jako kto ty chcesz wejść we współpracę? Czy wchodzisz na zasadzie, no dajcie mi trochę z tego za małego tortu, bo ja jestem w sumie dobra i tak zrobię? Czy wchodzisz po prostu pewna siebie? I od razu przez, nawet bez słów, przez to, jaka jesteś, jaką masz wibrację, jaką masz energię, wysyłasz taki komunikat, że na takich zasadach tak. Na innych, jak to ma mnie kosztować, nie. Och, marzę o tej energii, tak ją powoli wokół siebie gromadzę. Ale przed każdym, na przykład teraz mam dużo wystąpień związanych z tym filmem.
również przed takimi gremiami takich różnych profesorów, doktorów, a ja jestem etnografem jakby pozaakademickim, ja skończyłam etnografię, ale nie siedzę w tym akademicko, ja to po prostu robię, bo ja lubię. I teraz przed każdym takim spotkaniem też zbieram się w sobie z tą energią, ale ja to zrobiłam, w sensie jakby ja to robię i gdzieś mam prawo być w różnych tych miejscach, obszarach z tym, co mam, z tymi kompetencjami, które mam i po prostu je podkreślać, nie to, czego nie mam. Nie mam tego doktoratu i mogę iść albo z energią, nie mam tego doktoratu, albo z energią, mam za sobą kupę dobrej roboty zrobionej. Tak, jestem dobra w tym, co robię. Tak, więc świetnie jest widzieć ten wybór. Teraz krok dalej, wybieramy. Wybieramy tak. I rozgaszczamy się w tych decyzjach, że ta piękna strona nas jest też mocna. No. Tak, widzę też tą świadomość, jak ona u ciebie rośnie, jak to jest mniej takie właśnie przypadkowe, bo ktoś dał, pokazał, mianował, a bardziej takie, że ja tu mogę zdecydować, wybrać i tak siebie poprowadzić, czy wprowadzić. Bo przypomina mi się taki moment ważny dla ciebie w tym programie, kiedy właśnie gdzieś tam na chwilę odpłynęłaś, mówiłaś o tym, prawda, że było bardzo blisko do sytuacji, w której kupiłam, ale nie skorzystam. I jak się z taką miłością przyprowadziłaś dokładnie, nie, ale właśnie dlatego, że już zaczynam dryfować, to z powrotem. Tak, tak, nawet po prostu teraz mam łzy w oczach, jak o tym mówisz, bo był taki moment, że poczułam się, Jezus, ja po prostu jestem taka malutka z tym moim biznesem wśród tych kobiet, które mają te biznesy większe i dawaj w tą malutką, i dawaj ładować znowu tą malutką. I po prostu, i co się stało? To tym razem nie ja się podniosłam, to wy mnie podniosłyście. Ja dwa spotkania ominęłam i obejrzałam je po prostu później sobie wieczorem w domu i zobaczyłam kobiety, które dają sobie akceptację, jakiegoś rodzaju miłość i zobaczyłam kobiety, które mają bardzo podobne problemy do moich, obojętnie czy mają takie biznesy, czy takie. I zdałam sobie sprawę z tego, że jesteśmy podobne w jakimś stopniu i to mnie zawsze jako osoba, która ma dużo waty, to podobieństwo, ta jedność zawsze mnie jakoś tak pociesza. I gdzieś pomyślałam sobie, wracam, ale wrócę szczerze. Powiem, że bałam się tej bliskości, bałam się tego bycia odsłoniętą po prostu też w tej grupie. No i tego też uczy mnie program, nie? Od odsłaniania się gdzieś i jakiejś współpracy, też jakiejś też odwagi w tym po prostu, tego biznesu nie trzeba robić samemu. Tak, to było dla mnie ważne, żeby się mogły spotkać kobiety, które są przyzwyczajone do bycia w roli takiej twardzielki trochę po męsku, może nadrabiając brak pewności siebie, może po prostu przyjmując taką pozę, może nie widząc, że można inaczej, nagle się spotykają w takim gronie, w którym możemy się rozbroić z tych wszystkich, jak Atena, tarcz, mieczy i zbroi i możemy usiąść jako kobiety, które działają w biznesie, jednocześnie są łagodne, pełne wątpliwości, czasem takie trochę rozmemłane, czasem z tematami życiowymi, osobistymi, zdrowia, małżeństwa i że to może współistnieć. Możesz o tym mówić, możesz siebie pokazywać i czerpać z tych różnych obszarów do sukcesu. To jest takie ciężkie. Myślę, że jak tam chodziłaś po tych różnych instytucjach i tak dalej, to być może masz takie doświadczenie, że trzeba się jakby wykreować na kogoś, żeby przetrwać w ogóle tą drogę do. Tylko, że to kreowanie ma czasem najwyższą cenę dla wrażliwych kobiet. Tak, i ja bardzo często teraz sobie powtarzam takie w głowie takie zdanie, bo ja nie mam problemu z wystąpieniami. Jestem po prostu, wychodzę na scenę i zamiatam. Byłam rzecznikiem prasowym przez lata. Ja w ogóle nie mam problemu z występami. Ja mam problem z byciem sobą, szczerze, w otwartości. I w pewnym momencie jakby tego zapragnęłam, że już nie mogę tej pozy unieść. Ja albo będę sobą, albo po prostu będę hodować kury, wychowywać dzieci i skończę z tymi biznesami i też będzie fajnie w sumie, nie? Po prostu, ale jeżeli mam coś robić, to muszę to robić właśnie na miękko, w zgodzie ze sobą i z tym, że nie będę udawać doktora w gronie doktorów, będę mówić, że jestem świetna, bo ja potrafię etnologię przełożyć na język zwyczajnych ludzi.
i w tym leży jakby moja wartość na przykład, nie? Więc to jest na pewno dla mnie jakaś szkoła, jak być sobą na luzie, tak naprawdę, bez udawania czegoś więcej, a jednocześnie robić interes, nie? Prawda? I to, i to. No. Ja mam wrażenie, że tu się tak zaczynają się tworzyć takie też przez choćby kobiety, które zapraszam do tych spotkań w ramach Holistic Business Club, tworzy się taka galeria i wy same też uczestniczki tego programu, same dla siebie tworzycie taką galerię osób, które tak robią, zaczynają, już robią od lat, kiedyś było inaczej, teraz jest tak i nagle wśród tych takich, czasem się o tym mówi, takie role models po angielsku, wiesz, takie wzorce, że tam już nie są tylko te takie właśnie żelazne damy uzbrojone po zęby, które mają dwa oblicza, jedno w pracy takie, a w domu czasem wysoka cena za ten sukces, tylko to są takie kobiety, które tak całościowo i tu są sobą. I to im się tak ładnie plecie, a w tym wszystkim są jeszcze często duże pieniądze, dużo satysfakcji, też pewnego rodzaju duma, spełnienie zawodowe, bo czemu nie? Też tego chcemy, to poczucie, że jestem dobra w tym, co robię. Jak mówiłaś o tym, że tą etnografię tłumaczysz to, i że jesteś w tym świetna, mi przyszło do głowy, że to jest twój geniusz, że to nawet nie jest twoja zdolność, tylko że to jest rodzaj geniuszu, czyli coś, co my dostajemy. To nie jest wypracowane, to nie jest przez jakieś tam studia. Ten dar to jest to, co wykracza i poza film, i poza ten temat. To jesteś ty. No tak, ja w tej roli, w tych różnych rolach, nie? Też jakby zobaczenie też siebie, że mogę jakąś sobie rolę wykreować, bo to też jest takie kreowanie tej roli. Tego nikt jeszcze nie nazwał, jakby nie ma takiego zawodu. No, wiem, o czym mówisz. I po prostu wchodzisz i mówisz, że to potrafisz, nie? No i no ale tak, ale dużo zależy od tej energii właśnie, od tej energii, z którą wejdę i w którą zaproszę ludzi. Też energii, którą może zafascynuje kogoś, bo tutaj też chodzi o to, żeby pociągać do tych swoich projektów, nie? No i wiem, że jakaś taka energia, która u mnie lubiła się rozgaszczać, no to ta energia nie pociąga, nie? Że tutaj jest właśnie teraz ta praca, żeby również w tych trudnych momentach, nie wiem, teraz na przykład uczę się z trudnymi klientami nie wchodzić w złość. Wkurzają mnie strasznie, ale mogłabym ją okazać, tylko też widzę, że to nie działa, jak ja okazuję złość. Coś na żart przekładam, mówię, ach, nic straconego, możemy jeszcze inaczej to zrobić. I tam szybko podsyłam jakiegoś linka, który rozwiązuje całą sytuację. Ale to też się wzięło z tego, że dużo jest o miłości w tym naszym programie. I ja gdzieś też staram się już tak też nie atakować tą złością. Trochę może bardziej dla siebie miłości, trochę dla tych ludzi, z którymi współpracuję, żeby w ogóle odmienić też ten ciężki klimat, który czasami się wkrada, nie? Tak, bo takie jest gdzieś tam dla mnie misja w tym programie na takim wyższym poziomie, że każda z nas, kobiet przedsiębiorczych, wchodzi w dosyć dużą liczbę interakcji z współpracownikami, podwykonawcami, szefami, klientami, że to naprawdę nawet w małym biznesie to jest kilkadziesiąt osób. Nawet w takim, że jesteś tylko ty. To już jest statystycznie więcej niż taki człowiek, który tego nie robi. I to są takie rozmowy, no często właśnie wyzwania, trudne. I zobacz, jak od każdej z nas płynie taka energia, to nagle okazuje się, że środowisko pracy jest przyjemniejsze, jest bardziej łagodne, jest pełne, tak jak powiedziałaś, miłości, że można skutecznie, bez ciśnięcia i bez straty zdrowia, czasem takiego, jak to nazwać dobrze, wiesz, ja jak pracowałam z instytucjami kultury, to miałam czasem takie wrażenie, że się poniżam, takie no nie, że mi tak w ogóle, no ale się tu po prostu, że... Znam. I to było, to siało spustoszenie w moim poczuciu wartości, że ja wiedziałam, co zrobić, żeby dostać, ale wychodziłam z kacem. Znam. Tak, znam i to jest rzeczywiście tak, że to jakby jest ważne, jak się wchodzi. Jak już się wychodzi, to już często właśnie, to już jest po wszystkim, jak się wchodzi, ale też wydaje mi się, że gdzieś, jeżeli ja
czuję ten brak szacunku od samego początku, to też w ogóle muszę w sobie znaleźć tą odwagę, to co mówiłam na początku, żeby zrezygnować. Bo też co innego jest firma i klient jakiś, że tak powiem, niezobowiązany różnymi instytucjonalnymi przepisami. Oni też funkcjonują w jakimś świecie, który czasem po prostu nigdy nie będzie współpracował. Ten cały świat, w którym oni są. I z tego też bierze się jakiś mój kolejny pomysł, który mam na siebie, to znaczy, żeby zmienić klientów w ogóle. Zmienić świat. Wiem, o czym mówisz, bo to się też dzieje, prawda? Czy ja dalej chcę być tu, oferować no tym klientom, czy ja dalej chcę za te pieniądze, czy ja dalej chcę z tym zespołem, czy na takich zasadach. To są te pytania, kiedy my przestajemy narzekać, a narzekać można całymi dniami i godzinami, a zaczynamy się zastanawiać, czy być może inne danie sobie po prostu w tej restauracji zamówię. Tak, zdecydowanie. I to wymaga na pewno ogromnej odwagi, uwierzenie, że ja teraz nie będę już wisiała na tych pieniądzach, które są w instytucjach, no bo w instytucjach one są, ale po prostu wejdę w projekt, który będzie absolutnie autorskim moim projektem i będę szukała partnerów biznesowych, już biznesowych, a nie instytucjonalnych, nie? Więc to jest też takie, no właśnie, to by był kolejny krok wymagający odwagi, ale też jakiś taki wiatr wolności w tym czuję, nie? I takich może też możliwości, może mniej oczywistych, mniej takich pod ręką, ale jednak gdyby się rozkręciło, to pewnie też no właśnie ten wiatr może unieść o wiele dalej. Myślę, że u Ciebie to bardzo fajnie widać i w tej opowieści z dzisiaj, i w tej całej naszej znajomości, że rozwój osobisty naprawdę jest podstawą rozwoju zawodowego. U Ciebie ten rozwój osobisty ma jeszcze takie głębsze znaczenie, wielo takie wymiarowe, że Ty się stajesz inną osobą, więc wobec tego inne rzeczy w przestrzeni zawodowej są możliwe, nawet jeśli do tej pory nie mieściły Ci się w głowie. Tak, tym bardziej, że moją pracą jest moja twórczość. Ja się dzielę z sobą w tej twórczości i teraz jakby to, jaka ja jestem, bardzo też wychodzi w tych produktach, którymi ja się dzielę. I to pewnie może być w każdym obszarze, pewnie w twoim dokładnie tak samo, ale tutaj czasami tak ewidentnie w tych różnych nagraniach, to po prostu jestem ja też i w rozmowach z ludźmi, które nagrywam. Więc ode mnie i od mojego poczucia siebie, od mojego właśnie rozwoju, od miejsca, w którym jestem w danym dniu, zależy to, co stworzę i co potem chcę sprzedać, tak? Jednocześnie też jest ten taki moment świadomego korzystania ze swoich cech, to o czym mówimy, że wata, pita, kafa, że każda z nich ma inne cechy i że trochę kimś innym jesteś, jak tworzysz, a trochę do kimś innym, w sensie do innych swoich zasobów sięgasz wtedy, kiedy chcesz negocjować cenę, kiedy chcesz negocjować kontrakt, że okej, jest być super watą, jak jesteś właśnie, otwierasz się intymnie, w przepływie, w kontakcie, ale jak idziesz negocjować warunki umowy, to potrzebujesz być bardziej taka właśnie konkretna, czasem zasadnicza, czasem stanowcza, że tamta wrażliwość jest czymś, co może nawet przeszkodzić i prowadzić do sytuacji, w których właśnie znowu zabrnęłaś w ślepy zaułek. Ja widzę też taką rosnącą świadomość zarządzania cechami, że czasem to, co jest naszym błogosławieństwem, żeby się nie stawało naszym przekleństwem. Tak, ja to widzę na co dzień. Czasami muszę sobie, jak już odbieram te wibracje, które są w pomieszczeniu, w grupie, na Zoomie i wiem, że to nie są moje wibracje, że ja się muszę chronić, że teraz muszę się jakoś tam oddzielić, chociaż na chwilę, żeby przetrwać. Widzę to, ale w ogóle powiedziałabym, że to, co mówisz, jest dla mnie, szczerze mówiąc, początkiem i końcem. Przynajmniej na tym etapie mojego rozwoju to tylko o to chodzi, żeby poznać siebie i umieć sięgać do tych części, które w danym momencie są potrzebne i mi służą. I ja teraz też podczas programu mam mnóstwo snów różnych części mnie. One dialogują ze sobą, powiedziałabym, że czasami walczą. One czasami nie chcą współpracować, one czasami walczą ze sobą. Ale to jest proces, bo to jest po prostu proces, ale ja jakby powiedziałabym, że to jest podstawa, jakby rozpoznać siebie i sięgać do tych części siebie, które są teraz potrzebne. Coś mi się wydaje, że to jest po prostu jak profesura na uniwersytecie jeszcze naprawdę. Jest. Tak, z tego co wiem jest, ale jak dobrze już wyruszyć w tą podróż, wiedząc, że jesteś na właściwym torze.
że będziesz kontynuować, to będą dochodzić nowe kompetencje, będziesz się w tym rozwijać, a zobacz ile czasu, być może masz takie doświadczenie jak ja, ile czasu kobiety przedsiębiorcze szukają po prostu drogi i błądzą. Wkładasz bardzo dużo serca, tylko donikąd nie prowadzi to, co robisz. I nawet nie chodzi mi o szukanie niszy czy sposobu pracy, tylko właśnie tego sposobu w sensie zawodu, tylko tego, jak pracujesz, to jak prowadzisz tą swoją firmę, czy tak, że się zajechałaś i zapłaciłaś cenę w postaci zdrowia relacji, czy tak, że nie masz czasu dla domu, którego pragnęłaś, że to są te takie poplątane drogi, a potem znajdujemy tą jedną, tam już jest fajnie, widać, że będziemy szły do finału, ale to już jest, już z takim spokojem można sobie po prostu iść. No tak, no właściwie tak, bo dużo oczywiście wokół mnie było tego, tych ludzi tak pracujących i we mnie przekonania, że trzeba się zajechać, żeby zdobyć, bo to jest ten męski wzór, który gdzieś tam, prawda, został wdrukowany, który upada i to w wielu w ogóle dziedzinach życia upada. Nawet wczoraj słuchałam takiego webinaru o historii z perspektywy kobiet, że w ogóle... że to jest tak teraz popularne, nie mówić z perspektywy mężczyzn w świecie naukowym, tylko z perspektywy kobiet, że wszystko jakoś tak to teraz jakoś mieli. I rzeczywiście fajnie jest odetchnąć, wiedząc, że można inaczej, tylko że też tego inaczej trzeba w sobie bronić, w sensie cały czas, bo cały świat dalej, może nie cały, ale duża część świata dalej podpowiada, że tam by trzeba było jednak w to kółeczko, jak ten chomiczek wejść, żeby były efekty. No i wracamy do odwagi. Czemu strona zapisów na program jest zielona? No bo jakżeby inaczej. Serce, odwaga. Jak idziesz w awangardzie dla siebie w swoim życiu i dla nowego sposobu prowadzenia biznesu, to jest ten nowy paradygmat, który się rodzi. Jeszcze nie do końca wiadomo, co, jak, ale już wiadomo, że stare nie służy. No to trzeba mieć odwagę, żeby iść nawet krok do przodu. No tak, no bo tam nie ma powiedziane jeszcze jak, nie? Tam nie. Właśnie nie ma. To jest kwestia odkrywania tego, co mi pasuje, bo to jest ciągła twórczość właśnie. Kto? W podróż w nieznane, ale podobno fajnie. Dokładnie. Takiego, prawda? No też myślę, że masz to doświadczenie, tak jak ja i wiele kobiet z naszego programu, kobiety, które osiągają to, co sobie zamierzają. Kobiety ambitne, zadaniowe, skoncentrowane na celu, tylko jak już osiągną, to czasem okazuje się, czy okazało się, że straty są gigantyczne. I osiągać jeszcze raz bez strat, po swojemu, całościowo, holistycznie, to brzmi jak dobry kierunek. Tak, jak bardzo dobry kierunek. Taki nieoczywisty i też do końca dla mnie nie wiem, co to będzie, to co ja osiągnę. Ale to też nie jest takie ważne. No właśnie. Bo mam te osiągnięcia, które zostawiły ze sobą pustkę tylko. I teraz co to jest, co ja będę osiągać, nie wiem, ale póki się pewnie będę właśnie czuła szczęśliwa i będę czuła, że to mnie karmi, to co osiągam, no to jest chyba to, czym jakby nasycam moje życie, nie? Że to jest ten cel. Tak. Tak, ja zawsze jak z tobą rozmawiam, to mi się przypominają te, wiesz, mam takie hobby, że w wolnym czasie oglądam przemówienia, jak aktorzy odbierają statuetki oscarowe. Jak mi się trochę już nudzi w pracy, a jeszcze nie wychodzę, to sobie te puszczę, jak Kate Winslet opowiada na przykład. I przeżywam te emocje, widownia, ten aplauz i tak dalej, ale też zastanawiam się zawsze nad tym, że gdyby oni jakby tym mierzyli swoje poczucie własnej wartości, to jacy się oni budzą następnego dnia, nie? Jak żyją do tego momentu i co się dzieje z ich życiem po tym momencie. I to mi uświadamia, że to nie jest ta nagroda zewnętrzna, to nie jest ten status, tytuł, nagroda jakaś tam gdzieś. To jest fajne, jasne, chętnie przyjmę, prawda? Wyróżnienie ze stanu w prestiżowym konkursie, bardzo chętnie. Ale to nie przesądza o tym, czy ja siebie czuję jako wartościową i dobrą w tym, co robię. To jest tylko dodatek. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. I ja też tak to czuję. Ja zresztą nawet miałam takie tendencje od dzieciństwa, że jakąkolwiek bym nagrody nie dostała, to potem czułam, ale może się pomylili. I to jest coś, czym jakby do tej pory muszę walczyć.
Więc tutaj w moim przypadku może właśnie to jest tak, że gdybym nawet dostała, to i tak mi to niewiele zrobi, ale na pewno jest tak, że żyć po to, żeby ktoś mnie docenił, to jest w ogóle jakaś taka udręka. To też ogromny obszar, nie? Do pracy, żeby to właśnie nie karmiło, żeby chyba właściwie tym celem dla mnie by było to, żeby tym sukcesem, nie? Byłoby dla mnie żyć tak, żebym po prostu czuła się dobrze ze sobą, miała wokół siebie bliskich, z którymi się dobrze czujemy i żebyśmy mogli dostatnio żyć. I to jest w ogóle jakoś tak szczyt moich marzeń. Podoba mi się to słowo dostatnio. Wiesz, coś się wokół ciebie zmieniło, jak użyłaś tego słowa. Dostatnio, dostatek, to jest słowo na afirmację dla ciebie. Tak aż po prostu się rozświetliłaś, wiesz? Bo pieniądze to każdy właśnie, to jest też ciekawe, że ze słowami my też mamy osobisty kontakt i nie każdemu pasuje pieniądze, nie każdemu pasuje obfitość. Czasem to jest to jedno słowo klucz i tak jak mówiłaś, to myślę, że dla ciebie to jest dostatnio, dostatek. Tak wygodnie, tak. Bierzemy to. Powiedz, Olga, na zakończenie, co byś powiedziała kobiecie, która tak jak ty kiedyś weszła w summit, posłuchała teraz wprawdzie inne osoby, ale vibe podobny i rozważa zapisywać się czy nie, czy teraz jest właściwy moment. Powiedziałabym chyba, że jeśli szukasz takiej pracy i takiego podejścia do siebie w pracy, które byłoby w zgodzie z tobą, które właśnie karmiłoby cię, które dawałoby ci i ten dostatek, i to spełnienie marzeń, wypełnienie tych różnych części siebie, to jest dobry program, bo wydaje mi się, że to, co nas połączyło w tej grupie, a to też chyba ty ostatnio tak naprawdę mówiłaś podczas jednego ze spotkań, to, że wszystkie poczułyśmy, że to, jak pracowałyśmy do tej pory, nie działa. A przynajmniej część tego nie działa. I chcemy pójść w inną stronę. Chcemy spróbować tego, żebyśmy mogły być przedsiębiorczyniami i kobietami w pełni. To znaczy, żebyśmy nie oddawały tych części siebie, które chcą mieć dzieci, które właśnie, nie wiem, chcą mieć życie osobiste, pełne przyjemności, to jest program dla takich osób i no, chyba dla takich ciekawych siebie też. I to, co jeszcze chyba chciałabym bardzo powiedzieć, to też jest niesamowita podróż z innymi kobietami, to znaczy my tutaj nie współpracujemy biznesowo, prawda, jeszcze, ale to jest trochę coś na tej zasadzie, to znaczy ja czuję, że te skrzydła tych kobiet, te ich zmiany, te ich refleksje, to w jaki sposób one robią swoje biznesy jest dla mnie inspiracją i też ta grupa jest dla mnie takim też świadkiem trochę mojej zmiany i to też jest dla mnie jakoś wspierające. Dzięki, dziękuję Ci bardzo, że przyszłaś i podzieliłaś się sobą i swoimi doświadczeniami. No i jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i tego, żeby Ci się pięknie rozwijało to, czego chcesz więcej w swoim życiu. Dzięki serdeczne. Fajnie było porozmawiać. Prawda? Ja zawsze mówię, że to jest dobre doświadczenie. Tak, tak, tak. Właśnie ta ciekawość mnie pchała. Nie? Pomyśl, że twoi tam ludzie, z którymi rozmawiasz, tak jak sobie wyobrażam twoją pracę, że oni często się tak czują, że właśnie mając taką niepodzielną uwagę kogoś, czujemy się jak gwiazdy i dostajemy to światło. No, to prawda, to prawda. Tak. To, że te spotkania, rozmowy nawet z tymi ludźmi, nie? Jakby to jest niesamowite, że jak poświęcasz czas komuś, to jest już jakieś rozwijające. A co cenniejszego w dzisiejszym czasie niż czas i takie czułe, taka czuła obecność. Tak właśnie, że widzę Cię, słyszę, reaguję, jestem tu po to, żeby podzielić z Tobą Twoje doświadczenie. No, to jest piękny walor Twojej pracy i do tego nowego projektu, jak on tam, nie wiem jak on tam idzie, ale myślę, że to jest ważny kawałek. No, zgadzam się. No to mamy to. Super. Bardzo Ci dziękuję. Dobrego dnia Ci życzę. Hej. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agni-ajurweda.pl/151, gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu. Już widać na horyzoncie Ajurweda Summit.
tym roku odbędzie się po raz czwarty. Zdecydowaliśmy się na formułę The Best Of. Co to znaczy? W ciągu ostatnich 3 lat nagrywania rozmów summitowych, a nagrałam ich pewnie ponad 100, były absolutne perełki. Były rozmowy, które otwierały zupełnie inną percepcję tego, czym jest Ajurweda i jak można z niej skorzystać. W tegorocznej edycji wybrałam wspólnie z moim zespołem najlepsze rozmowy z dotychczasowych summitów i możesz ponownie ich wysłuchać, a być może wysłuchać ich po raz pierwszy. Zerknij na link, który już informuje o tym, kiedy odbędzie się summit, co w jego ramach będziesz miała do posłuchania, zobaczenia i jak możesz zaczerpnąć z wiedzy najwybitniejszych ekspertów działających na polu Ajurwedy, dostępnych w trakcie rozmowy, czyli mówiących ludzkim głosem, zrozumiałym, bo rozmowa ma to do siebie, że ułatwia nam przyjmowanie treści w dialogu, a nie jak zazwyczaj w monologu, którego nie brakuje na stronach różnych wybitnych książek, ale jednak jest to monolog. Zatem w dialogu Ajurveda Summit 2023 The Best Of, wybór najlepszych rozmów, które spotkały się z największym uznaniem, ciepłym przyjęciem odbiorców tego summitu na przestrzeni ostatnich 3 lat. Serdecznie zapraszam.